Proszę Państwa, przechodzimy do drugich czytań i zapraszam Państwa radnych na salę obrad, bo za chwilę będą głosowania. Zapraszam serdecznie Państwa radnych na salę obrad. Przechodzimy do drugich czytań. Bardzo proszę, abyśmy wzięli udział, mając forum, bo głosowania tego wymagają. Proszę Państwa, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1128, drugie czytanie, prezentuje pani dyrektor Małgorzata Okarska. Zapraszam Państwa radnych, nie ma żadnych uwag, brak poprawek. Proszę Państwa, zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania i przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, urządzenia mamy już zdaje się aktywne, bardzo proszę o głosowanie zatem za przyjęciem projektu uchwały zmiany w budżecie miasta Krakowa w druku nr 1128. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę, czekamy na Panią Radną Teodowię. Czy wszyscy Państwa, może jeszcze Pan Radny Marek Ochenauer, bardzo proszę, Pan Radny Kapuściński, Pan Radny Zięba. Pani urządzenie Teodozji Maliszewskiej nie działa, a Panu zapraszam Pana Marka i Pana Sława. O, jeszcze Pan Fajdon, no zapraszam serdecznie Państwa. Jest akurat chwila przerwy z Panem. Działa u Ciebie? Spokojnie, spokojnie. Czy urządzenie Pani Radnej Maliszewskiej jest sprawne? Przypominam, głosujemy, proszę Państwa, druk 1128, o tym radnym mówię, którzy teraz dotarli na salę obrad. Jesteśmy w trakcie głosowania. Pytałem o głosy za, przeciw, wstrzymujący. Czekamy tylko jeszcze na głos Pani Radnej Maliszewskiej. Proszę o przygotowanie się do głosowania ręcznego. Bardzo proszę Pani o zajęcie miejsc.
Jeszcze ostatnie podejście. Jeszcze ostatnie podejście do naprawy. Jak sytuacja? Proszę o informację. Rozumiem, że to jest problem z kartą, tak? To to jeszcze, proszę Państwa, dajmy szansę, no bo jak mówię, lepiej, żebyśmy oceniali procedurę tych kilkunastu głosowań dzięki urządzeniom niż ręczne głosowanie, które nam wydłuży tą procedurę. Poczekajmy jeszcze te kilka minut, dwie, trzy, góra i może się uda. Proszę Państwa, jednak będziemy chyba głosować ręcznie, a może w międzyczasie uda się tą sprawę jeszcze. Bardzo proszę Panią o zajęcie miejsca, to głosowanie elektroniczne zatem jest nieważne. Głosujemy ręcznie, proszę Państwa. Przypominam, głosujemy druk 1128. Kto z Państwa radnych głosuje ręcznie? Jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończę głosowanie. Bardzo proszę o wynik. Przypominam Państwu, za chwilę będzie kolejne głosowanie. Proszę o zajęcie swoich miejsc. Nie utrudnianie nam tej procedury, którą już tak utrudniło nam awarię urządzenia. Bardzo proszę o wynik. 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 nie biorą głosowania, więc stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o zajęcie miejsca z Państwa radnych. Mam prośbę do Pana Starowego, do Pana Szymańskiego o zajęcie miejsca.